Stare okno. I to właśnie okno czeka nas teraz jego wymiana. Zupełna. Będzie większe. Będzie lepiej obsadzone. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja pierdzielę, ja na chwilę tylko z domu wyszedłem. I co tu kuźwa się stało? Stare okno. Nosimy. Znaczy dziewczyny noszą, a ja filmuję. Ja mam trudniejsze zadanie, więc one mają już to już obcykane, ja pilnuję Dziuni. Dwie wieśniary. Gentleman. Jak tam wieśniara z miasta? Dobrze. Fajnie? Na wsi? Fajnie. Jak na kombajnie. Słuchajcie, jak ona jest rąbnięta jedna z drugą, to mówię wam, że ja już nie wyrabiam tutaj przy nich, mówię wam to. Ja jestem rąbnięta, ona jest pracowita. Nie no, obie jesteście pracowite. Ja dzięki temu mogę się zająć poważną męską robotą. See you. Dzień dobry, witamy z gruzowiska kolejny raz. Nadproża wstawione, jak pewnie obejrzeliście w poprzednim odcinku. Całkiem fajnie nam to wyszło. O, proszę, kogo my tu mamy? Dzień dobry, proszę pani. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy wstawiać okno. Wstawiamy okno. Okno. Tak jest, pierwsze nasze okno wstawiane w życiu. W ten oto otwór, który oglądaliście wcześniej, jak wykuwaliśmy. Co się okazuje? No jest robione na styk. Nie chcemy pchać na siłę tego okna, więc będziemy troszeczkę podszlifowywać. Ponieważ ta ściana jest bardzo równa, może poza tym elementem, ale akurat podejrzewam, że on najmniej będzie przeszkadzał. Chociaż sprawdzimy. Natomiast tu jest trochę inaczej, bo tu mamy równo od tej strony, od środka, natomiast tu wystaje ten element ewidentnie. I ja spróbuję najpierw ten element zeszlifować, bo będzie dużo prościej go zeszlifować, ponieważ tu są otwory, a tu ich nie ma. To jest pełny pustak, akurat się trafił, więc tu będzie gorzej szlifować. To będzie dużo łatwiej, więc i zresztą tu wystają elementy, więc zaszlifuję jeszcze trochę ten element i będziemy tak przymierzać okno, czy nam będzie wchodzić. Tak patrzę, że jeszcze chyba to jest do wyszlifowania, bo tak patrzę po zewnętrze, nie no, wystaje ten element, ale dobra, zobaczmy, może zaszlifujemy rzeczywiście tą stronę. Także czeka szlifowanie, a później będziemy przymierzać cały czas, czy okno wejdzie, aż wejdzie i wtedy będziemy mocować. No, nawet ładnie wygląda z tym oknem, tylko jeszcze, o, to tak jest właśnie, jak się dobiera okno, proszę, tutaj jeszcze wystaje element, jak się dobiera okno i wycina pod niego otwór, to tak, a chce się dokładnie, żeby było, to później tak wychodzą takie klocki. No tu muszę podciąć górę, tu muszę obłupać to i będzie dobrze. Będzie pani zadowolona. Po ile hot dogi? Nie sprzedaję. No tak myślę, że nie przedajecie. Po wielu próbach w końcu udało nam się umieścić okno w odpowiednim otworze.
No i wypoziomować. Coś z wypoziomowaniem mieliśmy, nie tak? Ale teraz już jest wszystko. Luz. Teraz znaczy będziemy... ciekawostkę mieliśmy, nie wiemy dlaczego, bo tak. Jak to żeśmy poziomicą przykładali na dole okna, to było idealny poziom, nie? Do nadproża też idealny poziom. Ale różnica pomiędzy oknem a nadprożem tu była pół centymetra, a tu pół milimetr. Jakim cudem nie wiem. Trochę tam poszlifowaliśmy, wszędzie poszlifowaliśmy. Drugi raz wkładamy, tu jest poziom i oknie, i szpary są równe. Tak. Kurde, trójkąt bermudzki. Czary mary. No, ale jest już tak, że proszę, żadnego obcierania. Aż to się jeszcze nie otwiera, bo to nie jest otwieranie. Ale tak. Już teraz będziemy kotwić i... Kotwić będziemy. I... Fachowo określę. Kotwić i wypełniać. Zakotwiczać. Wypełniać pianek. Oj, co się czepiesz. Ja budowlancem nie jestem. Kotwią to się wiewiórki w dziurki. Kotwią? A ciekawe określenie. Dobra. Dobra. No chodź kobiet. No i tak to jest. Człowiek się zapomni z robotą, rozpędzi, to zapomni kamery włączyć. Także zdążyłem część roboty już zrobić. Czyli obsadziliśmy okno, wypoziomowaliśmy. O tak. No i kotwy zamontowane, więc część już zdążyliśmy przykręcić. Może nie wygląda to najbardziej elegancko. Tu może trochę lepiej. O! Kotwa pionowa weszła pomiędzy... Pionowa mówię, na... no w sumie pionowa, bo weszła pomiędzy nadproża, a została zgięta po prostu. Dolna kotwa została troszeczkę przygięta, ponieważ całość się unosi na kołkach, bo tu musiało być podniesione ze względu na przyszły parapet. Więc tak jest wygięta. A tu jeszcze nie zamontowałem, żeby wam pokazać jak to było. Czyli kotwa jest jeszcze ruchoma. Otwory zostały nawiercone przez kotwę. I teraz tylko dokładamy kołki z kołnierzykiem. I dokładamy drugi. Dobra. I tylko wystarczy dokręcić. Aj, nie ta śruba, nie ten bit. I jeszcze ładowarka by się przydała do ładowania. Ale ostatnią śrubę dokręci! Choćby nie wiem co. No i dobra. O! Zrobione, zamontowane. Teraz pianka montażowa wypełni wszystkie szczeliny. Proszę bardzo, Agatka sobie może powyglądać i zrobi pierwszy test, czy okno się otworzy i nie wyleci futryna. Proszę bardzo, no niestety u nas takie okno, ale moi drodzy, okno mamy z odzysku, więc jakie było, takie po prostu wzięliśmy. Natomiast zrobimy specjalne takie zabezpieczenie, które będzie powodować, że będzie okno uchylne o tak. Dokładnie. Nie wyleciało, wszystko jest... A właśnie, na bok, bo to uchylne jest inaczej. Ciekawe, czy się da. A proszę, da się jednak. Mamy uchylne w tę stronę. Dokładnie. Proszę bardzo. Piana jest, producent dołożył rękawiczki, więc za chwilę zakładam. Teraz tylko te wszystkie otwory trzeba zwilżyć, bo przy dodatnich temperaturach się zwilża, żeby pianka, nie wiem, pewnie lepiej była przyczepna. Więc Agata stoi z super sprzętem, proszę bardzo, będzie zwilżanie. Lepiej, że takim ciśnieniowym to można sobie porządnie zwilżyć, nie? No, damy mu chwilę, żeby ta wilgoć gdzieś tam się rozeszło. To chyba tak samo, a to w górę też działa, nie? Bo to i w górę daje. Czyli okno też będzie wilgotne, nie? No tak. Aż cieknie. Agatka może nie aż tyle, wiesz? Zobacz, bo to... Musimy poczekać, aż wsiąknie ta woda. No i będziemy dawali pianę. Zmienić strumień jakiś. We'll be right back.
oka to wyszło na oprawienie okna. Od razu widać, że doświadczenia to nie mam w tym żadnego. Trochę za dużo tej pianki. O, coś tam macha. Ale no, po prostu się obetnie tą piankę za chwilę. I tyle. Natomiast zdecydowanie trzeba ostrożniej ją dozować. Ale jest zrobione, to najważniejsze. Własnymi tymi ręcami. I znowu u nas zaczęło wiać. Ja wracam, muszę dokończyć koszenie ogrodu. Agatka powolutku, powolutku będzie sobie odcinać, bo pianka jest bardzo twarda i bardzo niewygodna w odcinaniu. No ale jak się podłubię trochę, to się da. Tylko męczarnia straszna. Nie będzie tak ładnie odchodzić. Musisz kroić, to będzie ładnie. Tak do końca. No dobra, zobaczymy jak jej pójdzie. Na razie pierwsze koty za płoty, a później będzie już coraz lepiej. Trochę będzie do zrobienia. No jak ci się udało? Zobaczmy. No. Całkiem to wyszło, nawet nie ma jakichś szczegółów. Miejsc, gdzie musiałbym to poprawiać. No, nieźle. No dobrze, to jeszcze od środka będzie dobrze. Muszę wyczyścić od wszystko z tej piany. A tak proszę bardzo. Wygląda, jak projektant zaczyna projektować praktycznie, a nie tylko na komputerze. Tak, pani projektant? Mhm. No, pięknie. Tu będzie stała ścianka do łazienki. A tu będzie podłączenie wody do łazienki. O. Tylko nie wiem, jak ta woda będzie tak biegła w kółko. To czy to nie będzie zakręcona woda? Jak tam nasze okno? O, gdzie kreski są? Jak tam nasze okno, powiedz mi? Widzę, że szczelnie.